Признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту зне шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Забути стежка, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай, znajdujemy się na terenie, no właśnie, na jakim terenie się znajdujemy? W tej chwili mam przyjemność gościć tutaj na terenie harcerskiego ośrodka chówca ZKP Żary Leśny Dwór. To jest miejscowość Świbna, tak? Tak, to jest miejscowość Świbna. Praktycznie już od 16 lat jesteśmy gospodarzami tego obiektu, z racji tego, że jest to notarialnie nam przypisane. Po prostu w pewnym okresie czasu żeśmy to wykupili od zakładu Spomasz tutaj w Żarach poprzez 4 lata, raty, poprzez pomoc naszych przyjaciół, życzliwych nam ludzi. I to się stało już zgodnie z prawem, naszą własnością i uważam, że bardzo słuszna decyzja i dziękujemy tym przyjaciołom, którzy nam pomogli pozyskać ten ośrodek. Naprawdę rocznie to tysiące młodzieży się przez ten obiekt tutaj przewija, gdzie chyba poprzez metody pracy harcerskiej, nasze umiejętności, nasze doświadczenie, 1100-letnią historię naszego skautingu harcerstwa, którą w tym roku będziemy obchodzić i na świecie, i w Polsce, no to daje, mam wrażenie, dość poważne efekty, jeżeli chodzi o elementy wychowawcze, o elementy nauki, o elementy pewnych sprawności, pewnych gier, pewnych zabaw, nauki piosenek i w ogóle jakiegoś pewnego przykładu, wzoru na życie. No właśnie, przed chwilą zauważyłem, że wróciliście z Państwu piękne jakieś ponoć uroczystości. Gdzie ono się odbywało? Właśnie, mieliśmy przyjemność być zaproszeni na uroczystość w Lipinkach Łużyckich, jako że w Lipinkach Łużyckich 50% tej miejscowości mieszkańcy, starsi mieszkańcy oczywiście, to są ludzie, którzy przybyli z Kresów Wschodnich w 1945-1946 roku, a konkretnie z takiej miejscowości spod Zbaraża, tego słynnego Zbaraża właśnie, i oni tutaj przybyli do Lipinek przez tyle lat właśnie z księdzem i dzisiaj był podkreślany właśnie ten człowiek, który jak gdyby był tą osobą duchową, która wspólnie razem z nimi wagonami tutaj przyjechała i tu jak gdyby sobie znaleźli miejsce na następne 60 lat tamto pokolenie, a na pewno ich wnukowie, ich dzieci na kolejne lata właśnie w tych Lipinkach. I z tej okazji dzisiaj uroczyście została odsunięta tablica, która upamiętnia to ważkie wydarzenie dla tej społeczności. No, w Jasieniu, z tego co wiem, mieszka prawie 80% Tarnopolan, ludzi z tamtych stron. Niedawno odbyły się, no, jedna z wielu spotkań poświęcony dla właśnie zjazdu kresowego, chyba to był 31 zjazd, o ile pamiętam, 21 zjazd. Piękna uroczystość, ksiądz dziekan przyjechał ze swoimi wiernymi, no, uroczystość w kościele. W tej chwili jest grupa młodzieży, która gości tutaj. Skąd ona jest? To znaczy, mamy przyjemność od 2003 roku mieć współpracę z środowiskiem kresowym województwa tarnopolskiego. Konkretnie w marcu 2003 roku na tygodniowy pobyt żeśmy zostali zaproszeni do Tarnopola przez księdza dziekana, księdza Malika, przez profesora Henryka Strońskiego. On jest
prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Światowego w Tarnopolu, czyli na województwo tarnopolskie, z racji tego, że tam pamiętają bardzo dobrze, szczególnie starsi ludzie, okres międzywojenny, kiedy między innymi właśnie harcerstwo było bardzo prężne, bo właśnie w ten czas doceniano rolę i znaczenie harcerstwa w sensie elementu wychowawczego, które trzeba z przykrością stwierdzić, że dzisiaj polska oświata jakoś nie docenia, a to uważam jeden z podstawowych błędów, które się wiąże z tym wychowaniem, z jakim mamy określone problemy dzisiaj w polskiej oświacie, w polskiej rodzinie, w polskim domu, że tak powiem. I tutaj właśnie oni uważają, że poprzez te elementy harcerskie można tam zakrzewić od początku, bo też były określone lata właśnie w tamtym kraju, kiedy należał do Związku Radzieckiego, kiedy dzisiaj Ukraina jest już wolnym krajem, ale też szuka pewnej drogi, między innymi drogi wychowania. I szczególnie środowisko polskie pamięta o tych czasach okresu międzywojennego, o roli, znaczeniu, jakim może dać i dało na pewno mi harcerstwo. I chcę powiedzieć, że od tego czasu, od 2003 roku, proszę sobie wyobrazić, że tutaj w Żarach Żarski Chówiec, Świbnej, inny obiekt mieliśmy w Sosnówce Górnej i z kolei na zimowisko od 2003 roku zapraszamy również do Krakowa. Przez te lata, co wymieniłem, od 2003 do obecnego tutaj roku, obecnych wakacji, przyjęliśmy 232 osoby. Także mamy być prawo dumni z tego. Jest to młodzież z Tarnopola, jest to młodzież z Draganówki, jest to młodzież z Starego Skałatu, jest to młodzież z Petrykowa, jest to młodzież z Brzeżan. Aczkolwiek miała być też młodzież jeszcze z Krzemieńca, ale z pewnych takiej natury organizacyjnej, bo nie jest tak prosto tam wizę uzyskać, to kosztuje, pewne zabiegi organizacyjne też wymagają czasu, ale myślę, że na następny rok z kolei tamta młodzież też będzie u nas gościła. Myślimy też dalej o szukaniu nowych środowisk z racji tego, że jak pan był przemysł wspomnieć, że środowisko jasieńskie w tak wysokim procencie też jest kresowe i też tutaj apelujemy do przedstawicieli tego środowiska, żeby nam podpowiedzieli swoje, że tak powiem, miejscowości. Z tychże miejscowości byśmy uważali, że sprawą dość istotną, ważną dla nas by było zaprosić właśnie młodzież, wnuków, którzy po prostu tam mieszkają, a mają potrzebę czy ochotę właśnie tutaj bycia w Polsce, gdzie ich właściwie rodziny, wujkowie, dziadowie czy inni po prostu tu się z racji naszej polskiej zagmatwanej historii przenieśli się i tutaj na ziemiach zachodnich mieszkają. Bo nawet w tej grupie, co jesteśmy, to jest kilka osób, którzy mają rodziny w Szpotawie, Przemkowie, tu w okolicy, nawet w międzyczasie odwiedzili się nawzajem i te kontakty jak najbardziej są chyba potrzebne, wskazane. My z kolei jedziemy z rewizytą od 28 lipca do 7 sierpnia tam i powiem szczerze, że już któryś rok z rzędu jeździmy i coraz młodzież bardzo chętnie z nami tutaj jeździ, bo na tyle już znam tamte strony właściwie od Lwowa, z Pokamienic Podolskich, praktycznie każdą parafię, a szczególnie księży, bo trzeba powiedzieć, że naprawdę ksiądz tam robi wielką robotę, jeżeli chodzi o sprawy polskie, jeżeli chodzi o możliwość dowiedzenia się różnego rodzaju informacji, to największą taką wiedzą, skarbnicą, to właśnie jest parafia, przede wszystkim właśnie dany proboszcz na tej parafii, który i ugości, i przyjmie, i poinformuje i dzięki temu po prostu można zwiedzić to, co Sienkiewicz napisał, jak to my nazywamy tym szlakiem sienkiewiczowskim, tradycyjnie idziemy i zwiedzamy dużo miejscowości, no bo mógł wymienić naprawdę kilkadziesiąt, których naprawdę udaje się nam w tych kilku dniach zwiedzić z racji tego, że już pewne trasy mamy opracowane i życzliwość ludzi mamy tak wielką, że praktycznie hasło Żary i gdzieś tam moje nazwisko, no jest dość znamienne, że po prostu ta osoba się otwiera, bo to też dobrze wiemy, żeby móc jeździć, to trzeba parę razy być, kogoś do siebie przekonać i coś z tym człowiekiem rozmawiać, żeby ta osoba mogła się otworzyć, szczególnie, że te polskie sprawy polsko-ukraińskie są dość pogmatwane, jeżeli chodzi szczególnie o II wojnę światową, te lata 43, 46 czy nawet 7, ale też o tych sprawach staramy się też mówić, ale myślę, że wielką robotą dla nas środowiska kresowego żarskiego czy powiatu żarskiego jest tutaj to, że jak na początku żeśmy sobie powiedzieli, że czy Jasień, czy Lipinki, czy samo Żary miasto, czy nas powiat żarski ma bardzo dużo kresowian i tu jak gdyby byłaby potrzeba z większego zaktywizowania się poszukania innych środowisk, bo na przykład wiem, że Olbrachtów to jest środowisko Borszczowa, pan Adam Masiowski na przykład stamtąd pochodzi, tam jego rodzina i myślę, że w następnym roku też to środowisko będziemy tutaj gościć. Na tej bazie, poprzez współpracę z rodzinami, naprawdę możemy znacznie większe liczby młodzieży gościć tutaj i również nasza młodzież, która by sobie życzyła, chętnie by mogła pojechać z rewizytą tam, bo naprawdę jest co zobaczyć tam, naprawdę historia jest przebogata, Polska XVII-XVIII wieczna to właśnie historia kresowa w szerokim słowa znaczeniu i naturalnie i późniejsza, aż do II wojny światowej włącznie.
Dzisiaj na tym spotkaniu, co spełniliśmy w Lipinkach, pan był pan marszałek, który bardzo życzliwie wsłuchiwał się to, co się robi, co się dzieje i o czym tam po prostu rozmawiamy, co mówimy. Jest bardzo otwarty na możliwość udzielenia pomocy, mówmy się, natury finansowej, że po prostu te kontakty młodzieży miały miejsce, bo wizja naszej współpracy jest dużo szersza, bo na przykład jako dyrektor gimnazjum nr 2 w Żarach mam piękną współpracę ze szkołą w Niemczech, w Göteborgu, Wittenbergi bardzo blisko i tu by można mieć kontakty kilkunarodowościowe, to znaczy właśnie niemiecko, ukraińskie, polskie młodzieży naturalnie, ale i szkoły, z którą mamy współpracę, zaczynamy rozmowy ze szkołą ukraińską, tam w Tarnopolu, bo też oni są chętni, otwarci na tą współpracę i polska młodzież, ba, i nasze środowisko harcerskie, żarskie ma też piękną współpracę, jeżeli chodzi o Wilno, same miasto Wilno, gdzie ta słynna szkoła Jana Pawła II w Wilnie też jest otwarta na współpracę. No marzenie by chyba naszym było wszystkim, żeby oto gdzieś w kolejnych latach była tu młodzież z Wilna, nazwijmy sobie z Tarnopola, właśnie z Niemiec i tu z Polski, z powiatu naszego żarskiego, no to by chyba było ukoronowaniem naszej działalności. No baza jest, chęci są, tylko finanse chyba blokują w tej chwili rozwinięcie się tych marzeń, bo to są też i marzenia, które pan tak. Tu przedstawił. Trzeba szukać. Trzeba szukać. Dziękuję ślicznie za informację. I z kim rozmawiałem? Miałem przyjemność rozmawiać w imieniu komendy chówca ZKP Żary, instruktorów i harcerzy. Moje nazwisko Mirosław Zęgiel. Jestem komendantem chówca ZKP w Żarach, harcmistrz. Ślicznie dziękuję. Dziękuję. Zala w poniedziałek, pójdę razem po barwino. Ja przyszedł, tebe nie ma. Pid manula, pid bela. Tyś mnie pid manula, tyś mnie pid bela. Tyś mnie młodego suma rozum zwela. Przykazała u wtorek, pójdę już razy w sorok. Ja przyszedł, tebe nie ma. Pid manula, pid bela. Tyś mnie pid manula, tyś mnie pid bela. Tyś mnie młodego suma rozum. Ośrodku Harcerstwa Polskiego Leśny Dwór Świbna. Mam przyjemność gościć kogo? Siostrę Amabilis ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy. Aleksandra, nauczyciel, opiekunka grupy z Tarnopola. Tarnopol, daleko od Jasienia, daleko od Świbny. Jak daleko? Tak, to i daleko i blisko. 1000 kilometrów, ale przejechaliśmy szybko, szybciutko. Czas bardzo podróży mija, jeżeli jest ciekawa podróż. No właśnie, Polska, Tarnopol, powiązania rodzinne. Z tego co wiem, w Jasieniu jest około 80% Tarnopolan. Państwo odpowiadacie za grupę dzieci w jakim wieku? Są to dzieci od 10 do 11 lat do 15 lat. Co to jest za pokrój dzieci? To są dzieci, które należą do parafii rzymskokatolickiej, których rodziny, niektóre korzenia mają już polskie, bo za czasów, wiadomo, że za czasów
kiedy wywozili, no to wywozili wszystkich niewiecznie, więc te, które zostały, to po prostu są. Pani jest pedagogiem. Czy pani te dzieci wszystkie zna, czy tylko pani się nimi opiekuje? Znam wszystkich dzieci, tak, i opiekuję się nimi. Są to dzieci rodzin pochodzenia polskiego, tak się domyślam. Proszę panią, bardzo dobrze mówicie po polsku. Jak to się stało? No, miałam formację w Polsce, to też chyba swoje danie. No i przedtem po prostu u nas w kościele, no, rozmawiamy po polsku, rozmawiamy w domu między sobą po polsku, po prostu siostry są z Polski. No i tak po prostu się uczę. A pani? Właśnie ja też pochodzę z polskiej rodziny i uczono mnie języka polskiego od lat dziecinnych w domu i studiowałam polonistykę w Tarnopolu. Chciałbym poruszyć temat dzieci, które tutaj przybywają. Jak one się tu czują, jak oni to przeżywają, jak to znoszą, bo to jest zmiana klimatu, zmiana zdarzeń. Jak to dzieci przeżywają? Dzieci przeżywają to bardzo dobrze, dlatego że mają tu przyjaciół z Polski. Harcerzy są, którzy prowadzą z nami zajęcia. Mamy taki nasycony program, że prawie czuje się każdy radośny, szczęśliwy, ma skrzydła, dlatego że przyjaźń daje człowiekowi skrzydła. I taka wspaniała atmosfera, że czujemy się jak w domu i wszyscy zdrowi i weseli. Przed chwilą wróciliście pięknej uroczystości, odsłonięcie pomnika, władze świeckie, władze kościelne, z tego co już wiem, był nawet ksiądz biskup Dyczkowski. Czy są jakieś wrażenia? No wiadomo, że otwarcie zawsze to jest coś nowe. Dzieci wiedziałam po reakcji dzieciach, że się cieszyli. Potem mieliśmy przyjęcie, z którego dzieci się też bardzo cieszyli, bo bardzo ładnie nas przyjęli i gdzie fajnie się bawili i po prostu byli zadowoleni. No, takie ogólnikowe trochę te informacje, ale jak to dzieci przyjęły? No to przecież widać, nie? Czy one to duchowo przeżywają, czy to przeżywają fizycznie? Jak to jest? No, jako opiekun to macie najlepsze poglądy na to. No, trudno to tak powiedzieć, bo dlatego, że jeszcze na otwarciu pomnika myśmy też patrzyli się na te otwarcie pomnika, a nie patrzyliśmy się na reakcje dzieci. I po prostu trudno mi powiedzieć, jak to dzieci przeżywały. No, nie będę was więcej męczył. Kolacja czeka, bo ciężka podróż, ciężki dzień. Dziękuję za informację. A może chcecie kogoś pozdrowić, jakieś wieści przekazać? Jest szansa. Ja jestem raczej tutaj pierwszy raz, więc dla mnie to jest na razie wszystko nowe. Poznaję po prostu dużo. Nowe. A jakie wrażenie i uczucia od księdza Wróbla z Jasienia? No, wspaniałe wrażenia. Jest to człowiek serdeczny, otwarty. A dzieci jak to przeżyły? Cieszyli się bardzo. Dziękuję. A pani? Dziękujemy serdecznie wszystkim tu parafianom w Jasieniu, księdzowi Wróblowi, wszystkim, kto przyjął tak serdecznie nas dzisiaj w Lipinkach. Serdecznie dziękujemy za takie wzruszające spotkanie, za bogate stoły, za upominki, za otwartość, za zaufanie, za przyjaźń, za wszystko organizatorom i wszystkim, którzy tak nas serdecznie tu przyjmują. Jeszcze raz chcemy serdecznie podziękować. A to kiedy będziecie? Takie niedyskretne pytanie. Do niedzieli 8 lipca. No, życzę wam dużo wrażeń, dziękuję za informacje. I bym poprosił może jeszcze jakieś dziecko odważne, które się nie boi mikrofonu. Jest to możliwe? Tak. Wszystkim dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Spotykam znajomą osobę tutaj, którą kilka lat temu widziałem, taką troszkę mniejszą dziewczynkę jeszcze. No i dzisiaj już jest panienka. Jesteś studentką właśnie Łużyckiej Szkoły Humanistycznej. Popraw mnie. No, jestem studentką.
studentką Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach. W Żarach. Spotkaliśmy się 2 lata temu na takim zjeździe Tarnopolanu w Jasieniu. Zmieniłaś się już troszeczkę, jesteś bardziej dojrzała, masz więcej doświadczeń, no właśnie. Jak to się stało, że jesteś tutaj? Znaczy, jestem tutaj w chwili obecnej, czy jestem w Świbnej, czy jestem w Żarach jako studentka? A tutaj? Tutaj, bo już po raz kolejny jestem tutaj. Dostaliśmy zaproszenie od pana Zengela. I więc taka młodzież z Tarnopola przejechała. A z tego, że przyjechała jeszcze do mnie moja siostra Edytka i moja kuzynka Tania, to więc miała jeszcze większą ochotę przejechać do Świbnej. No właśnie, jesteście osobami pochodzenia polskiego. Wasze rodziny są historycznie polskie. Jak daleko, to chyba nie znacie takiej historii, co? Znacie, to może się podzielicie z nami? Jeżeli chodzi tylko o nasz dziadek, kiedy było po prostu musieli wyjechać Polacy z Ukrainy, tylko nasz dziadek został. Cała rodzina, ojciec, mama, 4 bracia i 2 siostry wyjechały. Więc mamy tu rodziny w Lubinie, miała możliwość w tym roku poznać całą swoją historię, nasze herb i tak dalej, w całą tak w głęb. Więc no. Jak daleko wstecz? Od roku 1425. To znamy naszą historię. Piękno, tak, piękno. Kiedyś jak się spotkamy, to sobie porozmawiamy na temat o historii waszej rodziny, ale siostra i koleżanka jest pierwszy raz. Kuzynka. To jest kuzynka jeszcze, no właśnie. Jakie wrażenia macie, będąc tutaj w Polsce? Właśnie nie jestem tutaj pierwszy raz, jestem po raz kolejny w Żarach, dlatego, no, przyjechałam dlatego, że studiuje tutaj moja siostra, ale bardzo mi tutaj się podoba, no przede wszystkim ludzie, naprawdę. A co największe wrażenie na tobie zrobiło? Przepraszam, że będę miał wyciągniętą rękę, troszkę jesteś daleko, może się przybliżysz, okej. Jestem także drugi raz, bardzo miło, bardzo wspaniale, bardzo wszystkie ludzie mili, bardzo mnie tu podoba się. No właśnie, masz zacięcie takie troszkę języka ukraińskiego, tego nie da się szybko nauczyć po polsku. A kto cię uczy? Studiuję 4. rok, ukończyłam 4. rok studii ekonomicznego uniwersytetu, kierunek management. O, no same studentki. Jestem troszkę już wystraszony, ale powiedzcie mi taką rzecz, młodzież polska, jaka jest ta młodzież polska? Bardzo wspaniała i bardzo miła. Tak mało. To są takie zwroty grzecznościowe, a tak naprawdę? Bardzo rozkuta. Otwarta. Myślę, że młodzież wszędzie jest młodzieżą, nie? Zostaje się zawsze młodzieżą. Dobrze, a jak wam się podobają polskie chłopaki? No właśnie, nie zobaczyłem żadnego polskiego chłopaka tutaj na obozie i to... Bardzo szkoda, no to przykro, nie? Przykro, nie? No dobra. No ty chyba już znasz tych polskich chłopaków, nie? No niektórzy, znaczy jeżeli chodzi o stronę charakteru, no to naprawdę są, potrafią po prostu dobrze się zachowywać obok dziewczyn. A tak, no, poróżnie była. Aha, to zapytamy się osoby, która pierwszy raz jest tutaj, tak bym to powiedział. Jacy są polscy chłopcy? Proszę? Jacy są... Polacy, pokręciłaś mnie troszkę. Jacy są chłopcy Polacy? Polskie chłopaki. No widać, że takie sobie, nie? Jedna koszula bliższa ciało, jednak chłopcy ukraińscy są ładniejsi, tak? Jeszcze mnie nie rozpoznała. Aha, za młoda jeszcze jest, tak? No 20 lat już ma, to wiem. A jeszcze nie rozpoznała. To były żarty. Za chwilę się spotkamy chyba w takim większym gronie. Obiecała mi wasza koleżanka, że szybko zorganizuje jakieś takie szybkie spotkanie. Coś zaśpiewacie, coś ponucicie. No bo taki jest naród ukraiński. Polski też tak samo jest. No bo... Kiedy to płynie? Kiedyś, nie tak dawno, miałem spotkanie z ludźmi z tamtych stron. 4 tygodnie temu to był zjazd Tarnopolan, chyba 21 w Jasieniu. Wszyscy się pięknie bawili, śpiewali. Było pięknie. Was tam nie widziałem, ale... Naszego ojca, pan tam sobie... Ale zaraz, za chwilę nadrobimy to, tak? Ślicznie dziękujemy. Trochę bojowo, nastrojowo tutaj jest, jak ja widzę. Skądże się wrócili?
Byliśmy właśnie w... Ojej, nie pamiętam jak się nazywa. W Lipinkach Łużyckich, tak? Tak, w Lipinkach Łużyckich byliśmy i tam było otwarcie pomnika. Czy to nawet nie był pomnik, tylko taka... Odsłonięcie, tak? Odsłonięcie, tak. No właśnie, ile tu już czasu spędzacie? Tutaj jesteśmy, w tym roku jesteśmy od 25 czerwca i no do tej pory jak na razie non-stop coś się dzieje. Właśnie, a propos tego co się dzieje, jesteś osobą już widzę dorosłą, uczysz się jeszcze? Tak, ja studiuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. A skąd pochodzisz? Ja jestem z Tarnopola, z pochodzenia jestem Polką, mój dziadek jest Polakiem. I... No bo pięknie, wspaniale mówisz po polsku, a studia swoje robią. Także tradycje polskie, polskie sprawy polityczne, społeczne, socjalne są chyba ci znane z racji tej, że studiujesz. Będąc tutaj, który już raz jesteś tutaj? Tutaj już jestem po raz... piąty, żeby nie skłamać. Ja to w ogóle to byłam na samym początku, z samą pierwszą grupą, która przyjechała od nas z Tarnopola tutaj. Że tak powiem, szlak taki robiliśmy tutaj. No i od tego czasu co rok przyjeżdżam tutaj na wakacje. Pierwszy raz dużo was było? Pierwszy raz nas było, jeżeli się nie mylę, około 15 osób. Dzisiaj? Dzisiaj nas jest 14 osób łącznie z nami, opiekunami. Czy różnice są duże, jeżeli chodzi o organizację, o te przyjazdy, o to, jak was społeczeństwo przyjmuje? Społeczeństwo przyjmuje nas bardzo, 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 bardzo dobrze. Naprawdę, ludzie są bardzo otwarci. Bardzo, naprawdę, wszystko co najlepsze to jest dla nas. Nawet powiem tak, że jak my przyjeżdżamy, to nas podnoszą po prostu do niebios, naprawdę. I co dziwi nas z jednej strony trochę, bo nie spodziewaliśmy się tego, prawda? Znaczy ja to już wiem jak to jest, bo ja już przyjeżdżam kilka razy, ale kto jest po raz pierwszy tam powiedzmy. Naprawdę to jest wspaniałe uczucie, jak ludzie cię z takim ciepłem i z taką życzliwością, prawda, przyjmują. Naprawdę, ja nie mam słów, żeby tego opisać, bo naprawdę jest wspaniale. A jak nosicie ten podział czasowy, geograficzny? No bo to też ma wpływ na samopoczucie, na to, jakim się jest stanie. Czy te osoby, które tu przyjechały, znoszą tego w miarę umiarkowanie? Jak to jest? Znaczy różnica jest nieduża, to jest tylko godzina, prawda? I... mi się wydaje, że problemu nie ma żadnego. Pierwsze dwa dni może być trochę trudniej, bo no jednak 22 godziny drogi, prawie doba, prawda, jedziesz, później przyjeżdżasz tutaj, jeszcze coś, jeszcze chce się porozmawiać i wszystkich zobaczyć znajomych i gadu, gadu do samego rana, a później nie masz czasu się wyspać. No i mija okres, trzeba wyjechać, wrócić do tych swoich obowiązków tam. A jakie to są obowiązki? Znaczy, ja studiuję w Olsztynie na studiach dziennych, więc ja wracam do Olsztyna. Znaczy, stąd akurat wracam teraz do domu na wakacje, ale... A pozostali? A pozostali też do domu, bo przeważnie studiują albo uczą się, znaczy uczą się przeważnie, bo to jest młodzież. A jak polska młodzież was traktuje? No bo tutaj jest niedaleko miejscowość Jasień, 80% mieszkańców to są Tarnopolanie, jest, no, tradycje rodzinne, na pewno im zostały przekazane różne sprawy historyczne, tym dzieciom zostaje przekazane, one są tego świadome. Czy jasińska młodzież, którą mieliście już przyjemność chyba się spotkać, nie? Bo to było takie spotkanie bardzo szybkie, zorganizowane przez księdza Wróbla, proboszcza parafii Jasień. Jak to wyglądało z twojej strony? Wyglądało naprawdę wspaniale, jak już mówiłam, ludzie przyjmują nas z ciepłem, są bardzo otwarci dla nas i naprawdę wystarczyło jakieś 10 minut, żebyśmy się po prostu poznali i zaczęła się po prostu taka, że tak powiem, integracja.
starsi sobie siedzieli przy stole, a my sobie wyszliśmy do pokoju obok i rozmawialiśmy i śpiewaliśmy i było naprawdę cudownie, co później wyjechaliśmy na koncert. No właśnie a propos śpiewania, macie tu jakiś zespół? Nie, no zespołu nie mamy, ale jak wiadomo, Ukraińcy śpiewają. A możecie zaimprowizować, mi zorganizować się nie w krótkim, no niedługim czasie i coś takiego dla mieszkańców z Jasienia? Myślę, że problemu nie będzie. Jest pan przedstawicielem pedagogów, które przyjechały tutaj z uczniami, z dziećmi z Kresów, tak zwanych polskich Kresów. Jakie wrażenia pan odnosi? No chyba jest tu wszystkim nam przyjemno, bo pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj, miejscowe jest ładna, dużo lasu jest, powietrze czyste. Tutaj w mieszkaniu to też wszystko mamy, dzieci jest zadowolone. A środowisko jak was przyjęło? Środowisko też dobrze, nawet można mówić, że bardzo dobrze. Dzisiaj byliśmy w Żarach i w Lipinkach, tak? I na otwarciu pomnika koło kościoła, a potem były takie spotkania z ludźmi, które mają korzenia stąd, ze wschodu, z naszych stron. Ze Zbaraża, z Tarnopola, z Borszczowa, z różnych tych miejscowości. Przyjemno nam było porozmawiać z nimi. Mówi pan wspaniale po polsku. Czy pana rodzina jest z pochodzenia polskiego, czy pan się uczył polskiego? Rodzina moja jest z pochodzenia polskiego. Mam w Szprotawie mam rodzoną ciocię i kuzynkę. Jeszcze żyje, ma 92 lata. A kuzynka mojego wieku. 3 dni temu byłem u nich nawet w gościach. Tak. Ну, учишся ціле життя, так мовити, то ціле життя учимся язика польського і вім, що я ще не вмію так нормально мовити. Хоча ж вдома дуже рідко розмовляємо по-польську, бо нема з ким. У нас розмовляємо все по-українську, бо так і часом настало. Мам діти, часом з ними розмовляємо. Пробую їх теж навчити язика польського. No właśnie, jako ojciec dzieci, w jakim wieku są dzieci? Dzieci moje jeszcze jest bardzo nawet małe, jak na mój wiek, bo mam troje, teraz mam, wszystkie mam 4 dzieci, a teraz troje jeszcze chodzą do szkoły. Jedna skończyła 9 klasę, a dwoje bliźnięta, Paweł i Ola, skończyli tylko 5 klasę. Tak, jeszcze małe. Za parę dni też jedna z nich, ta młodsza, pojedzie do Polski. A umią po polsku rozmawiać? Trochę umiem. Umiem tak czytać, może lepiej umiem, a rozmawiać z nim no trudno. Chyba mamy telewizor. Teraz mamy telewizor, który też można włączyć i czasem włączamy, prawie że każdy dzień na polskie programy. Na Polsat 2, który na Puls, na Uroda i Zdrowie, chyba to taki program jest. Ja rozumiem, no każdy język, każdy media, każde możliwości oglądania Polski zawsze wzbogaca troszkę wizerunek Polski, bo no, z informacji, które posiadam, no, nie jest to tak, jak faktycznie jest tutaj, bo w tych mediach, które pan ogląda tam u was, a rzeczywistość, jaka jest w Polsce, jest różnica? Chyba, że tak, że jest, może nawet jest dość wielka różnica, bo media pokazują, ja tak myślę, że te, że wszystko jest dobrze, tak, a inne strony może naznaczyć tej rzeczywistości, nie zawsze pokazują, tak i u nas jest tak, taka prawda chyba, że tak. A czy dużo jest młodzieży, która tam w tej chwili mówi po polsku? Myślę, że z tych uczniów, które przywiozłem, połowa w jakiejś mierze umie rozmawiać i czytać po polsku. Tak. To jest chyba najlepsza lekcja w tej chwili, jaką przechodzą? Może i tak. Już tutaj to środowisko jest takie mieszane. Dlatego, że są dzieci z Polski i oni bawią się, śpiewają, różne zabawy. I te 2 tygodnie
będzie im dla wzbogacenia języka polskiego, dla poznania się. Może będą pisać nawet lista, może za jakiś czas przyjadą albo z Polski do Ukrainy przyjadą tam, albo nasze dzieci tutaj przyjadą, tak myślę. No obecnie to jest problem, bo wiza, dokumenty odpowiednie, żeby przyjechać. Myślę, że czas swoje zrobić, granice się otworzą. Te kontakty będą bardziej żywe. No ta młodzież, która w tej chwili już umie po polsku, może pociągnie swoich przyjaciół dalej i będzie lepiej jak do tej pory. Więcej informacji o Polsce. Co by pan chciał przekazać tutaj byłym mieszkańcom tych stron, z których pan jeszcze mieszka, a są w Jasieniu? Wszystkim ja życzę dużo zdrowia. Znaczy, przekazem był im z Ukrainy o tych mieszkańców, że ich pamiętałem, że piszemy listy, ja zawsze do swojej cioci na święta piszę listy. To jest taka polska tradycja, nie? Tradycja. I widzę, że tutaj oni nas bardzo tak rado przyjęli. Nie tylko tak. Tak oficjalnie, ale to było widać po ich rozmowie, po wszystkim, że od tam i śpiewaliśmy razem i polskich piosenek i ukraińskich, no tych parę piosenek. Także dla naszych dzieci to będzie taki, no nie upominek, a pamięć na całe życie, ja tak myślę. A na zakończenie z kim ja rozmawiałem, może się pan przedstawi? Jestem Jerzy Kamiński, jestem nauczycielem geografii ze Skalatu, to 30 km na południowy wschód od Tarnopola. Cześć panu, dziękuję za odwagę, bo to trzeba mieć odwagę, żeby stanąć przed kamerą, bo chyba pan pierwszy raz tego co wiem. Chyba myślę, że pierwszy raz przed kamerą jestem trochę taki... mocno stremowany. Stremowany, tak. Dziękuję. Dziękuję za odwagę i za wypowiedź. Wszystkiego najlepszego. Okay. Rankiem ze smutkiem powitamy nowy dzień. Rosy trawy się napijesz, pierwszy słońca promień zjesz. Potem wracać trzeba będzie, pożegnamy rzekę las. Bądźcie zdrowi, moi bracia, bądźcie zdrowi na nasz czas. Naszą przyjaźń, która łączy, która da ci głos.